Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Fiat Doblo. Samochód pochodzi z 2010 roku i wyposażony w silnik diesla 1.6 Multijet o mocy 105 koni mechanicznych. Samochód pochodzi z polskiego salonu i jest od pierwszego właściciela. Auto zarejestrowane jest na 5 osób, a w związku z tym, że ma kratkę, jest możliwość odliczenia pełnego podatku VAT i od zakupu, i od paliwa. Auto jest w bardzo dobrym stanie i wizualnym, i mechanicznym. Nie wymaga bezpośredniego wkładu finansowego. W lusterkach znajdziemy kierunkowskazy. Czarne słupki dodają tutaj uroku. Czarne elementy znajdziemy również pod szybą tylną. Auto wyposażone jest również w hak. Tak jak wtedy wspomniałem, z tyłu znajdziemy stałą przegrodę, oczywiście z możliwością demontażu, oraz drugi komplet opon z felgami, które dorzucamy gratis do samochodu. Grill z przodu ma charakterystyczną siatkę przypominającą plaster miodu. Znajdziemy tu również oznaczenie silnika Multijet. Tylne drzwi są rozsuwne. Przez na ciasnych parkingach ułatwiają wsiadanie do samochodu. Z tyłu miejsca jest sporo. Spokojnie usiądą tutaj trzy dorosłe osoby. Znajdziemy tu również zaczepy ISOFIX na foteliki dziecięce. Z przodu samochód naprawdę komfortowy. Fotele, wszystko tu wygląda dosłownie jak nowe. Przy podsofice znajdziemy praktycznie schowek. Można wrzucić dokumenty czy swoje klucze. Kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach. Na głębokość, jak i na wysokość. Skrzynia jest sześciobiegowa, przez co na długich trasach auto naprawdę pali symboliczne ilości paliwa. Po środku znajdziemy radio. Radio Sonego z MP3 i gniazdem AUX. Pod radiem znajdują się praktyczne półeczki na podręczne rzeczy. Kolejne półeczki znajdziemy po stronie pasażera. Możemy tam wrzucić swoje podręczne portfele, telefony czy inne rzeczy. Kolejny schowek na drobiazgi znajduje się między gałką zmiany biegów a panelem nadmuchów. Poniżej nadmuchów znajdziemy przyciski do regulacji komputera pokładowego, wysokości świateł, przeciwdziemnego oraz podgrzewania tylnej szyb, a poniżej panel do sterowania nadmuchami oraz klimatyzacją. Poniżej nadmuchów znajdziemy przyciski do regulacji komputera pokładowego, wysokości świateł, przeciwdziemnego oraz podgrzewania tylnej szyb, a poniżej panel do sterowania nadmuchami oraz klimatyzacją. Pomiędzy fotelami znajduje się kolejny schowek praktyczny, do którego możemy wrzucić podręczne rzeczy. Stojak na napoje oraz gniazdo 12V oraz stojak na większy napój oraz taką zwaną lukę na karty kredytowe czy mniejszy telefon. Szyby przednie sterowane są elektrycznie, a klamka otwierania drzwi jest nietypowo umiejscowiona w ten sposób. Do auta posiadamy komplet książek serwisowych potwierdzających historię. Jak wspomniałem, auto jest od pierwszego właściciela i z pełnym serwisem. Auto jest świeżo po wymianie olejów i filtrów. Do auta posiadamy komplet książek serwisowych potwierdzających historię. Jak wspomniałem, auto jest od pierwszego właściciela i z pełnym serwisem. Auto jest świeżo po wymianie olejów i filtrów. Zegary są proste i czytelne. A na środku znajdziemy siedlacz pokazujący wszystkie podstawowe dane. Znajdziemy tutaj takie dane jak przebieg całkowity, czyli 208 tysięcy km. Zasięg na baku. Przejechane kilometry, chwilowe, średnie spalanie, chwilowe spalanie, prędkość średnia, no i czas podróży. W słupkach A znajdziemy głośniki wysokotonowe do radia. Kolejne głośniki znajdziemy poniżej w boczkach drzwi. Praktyczny schowek znajdziemy również po lewej stronie kierownicy, poniżej nadmuchów. Idealne miejsce na schowanie swojego portfela. Z tyłu między fotelami znajdziemy karatkę nadmuchów. Na zagłówku tylnym znajdziemy wieszak na koszulę.